Witam serdecznie, Szymon Spolankiewicz z tej strony Siłania, najzdrowszy sklep teoria.pl, medycyna zdrowia, biogabinet.eu. Ostatnio i artykuły, i nagrania, sporo tego popełniłem odnośnie zatwardzenia. No niestety jest to mało sympatyczny, acz niezwykle istotny dylemat, który spotyka bardzo dużą populację naszego społeczeństwa, zresztą nie tylko naszego. Więc ten problem istnieje i trzeba go rozwiązać. Oczywiście teraz w artykułach, które popełniłem również dla jednej z gazet i pisałem o czymś takim, jak również zatwardzenie umysłu. Może to też nie jest zbyt eleganckie, ale w dużym stopniu oddaje sedno sprawy. Otóż mam świadomość tego, że te wszystkie problemy związane z wydalaniem, z wypróżnianiem się, które w konsekwencji powodują wtórne zatruwanie organizmu, to jest taki kociokwik się robi i potem leczymy się na 1582 choroby, prawda, różniste bardzo, a problem główny leży w zatrutym organizmie, który wziął swój początek między innymi właśnie z tym problemem, z tym wypróżnianiem. Oczywiście dylematem, który na okrągło jest, to jest tak kuriozum związane ze strachem, z lękiem, z tym wszystkim, co powoduje, że wyłączony jest nasz umysł i właśnie żyjemy w takim zatwardziałym schemacie życiowym i nawet, że tak się wyrażę, wyłączamy mechanizm logicznego myślenia, tego pragmatycznego, który pozwoliłby znaleźć masę odpowiedzi na masę niuansów, które wokół nas się dzieją. Zatem, skoro już mamy ten dylemat, to trzeba zawsze, my zadajemy pytanie, jak tam ktoś sypia i tak dalej, jak często z tym wypróżnianiem jest dylemat, czy to się dzieje raz w tygodniu, takie są przypadki, drodzy Państwo, że ktoś na 3 dni robi, wypróżnia się, wydala świństwo ze swojego organizmu, tego niedoskonałej przemiany materii, więc no, przynajmniej ten raz dziennie to powinno jakieś porządne wyjść, tak prawda? No ja wiem, że jak ktoś obrazami myśli, to wyobraża sobie, jak to wygląda. Otóż na pewno zawsze podpowiadamy kwasowość żołądka, żeby zdefiniować przy tego typu historiach, żeby wiedzieć też potem, jak zapodawać, prawda? To, co oczywiście zawsze się sprawdza w większości przypadków, oczywiście każdy jest inny, powód, dla którego ten element zatwardzenia, braku wypróżniania jest czasami bardzo różny, ale z reguły to, co bardzo ładnie wspiera, na pewno kombucha, drodzy Państwo, kombucha mniejsza, większa, to jest ta fermentowana herbata, która automatycznie wspiera to wypróżnianie, również dostarcza masę tych probiotyków i bakteryjnych, i drożdżowych, do tego znakomicie odbudowuje mikrobiom. Co ciekawe, kombucha i te stworki, które są właśnie żywe tutaj, fajne, przyjazne nam, one w dużym stopniu niwelują te, które są nam nieprzyjazne. To jest taka fajna rzecz. To, co ewidentnie również warto zakodować sobie, znakomitym rozwiązaniem również jest mieszanka zdrowej elita, bo to jest i babka płyżnik, i babka jajowata, łuski babki jajowatej. Do tego pałdarko, czyli pałdarko, problemy, działanie przeciwzapalne, tam uszczelnia też jelita, bo najczęściej przy tego typu historiach nieszczelność jelit powstaje, więc tam problemy z otrzewną się gdzieś tam dzieją itd. itp. Do tego oczywiście tam jest jeszcze ostropes, czyli automatycznie i wątróbka, ale i czuska, i parę tam jeszcze innych podrobów jest remontowanych. Odrobina kajen również znakomicie wpływa na odbudowę mikrobiomu, bo z natury rzeczy on jest zupełnie w proporcjach niewłaściwych, jeśli mamy tego typu dylematy. I oczywistą rzeczą, że również warto się wesprzeć czymś takim jak bardzo popularny błonnik witalny, czyli babka płeżnik, tudzież babka jajowata, pięknie połączone. Czasami ludzie używają tylko babki płeżnik, to jest zrozumiałą rzeczą, bo jeśli komuś to działa, to trudno, żeby gdzieś tam sięgał, ale zawsze podpowiadamy właściwie metodą pytań, stwierdzamy, czy bardziej jednak błonnik witalny, czy bardziej zdrowe jelita. Czy mamy świadomość tego, czy ten dylemat już jest tak zaawansowany, że trzeba jednak intensywnie popracować nad odbudową nie tylko wypróżnieniem, ale od razu odbudowywać ten mikrobiom w jelitach, prawda, bo tam tak jak kandida jest niezbędna w jelicie grubym, ale jeśli jest ten problem z wypróżnianiem, to się tam do tego dochodzi na pewno jakiś dylemat związany z niekwasowością żołądka, zakwaszonym organizmem. To wszystko są naczynia połączone i w konsekwencji te zastawki między jelitami nie tak funkcjonują, więc te pożyteczne z jelita grubego przechodzą do jelita cienkiego. Tam już nie są pożytecznymi stworkami, mówię, bakterie czy jakiekolwiek tam inne stwory. No i w konsekwencji to takie dzieją się dziwne niuanse, a trzeba to naturalnie w sposób umiejętny
i tutaj dorzucę niezbyt agresywny. Oczywiście, jeśli jest problem bardzo duży i powiedzmy sobie, ktoś już tydzień czasu nie był, no to wiadomo, że trzeba wtedy zadziałać tym, o czym mówiłem, ale również na przykład dodać, wziąć sobie łychę siarczanu magnezu, czyli tej gorzkiej soli Epsom, czy też na przykład chlorku magnezu, również ma podobne działanie, zjeść, w wodzie wymieszać, wypić, no i wtedy sugestia zawsze jest taka, raczej z domu nie wychodzić. Co nie znaczy, że się nie zdąży na czas do toalety czy łazienki, ale no generalnie lepiej, żeby to, bo tam troszkę będzie nam bulgotać różnie, czasami to może zadziałać nam po godzinie, czasami dopiero po 12 godzinach. Więc to, no, każdy organizm jest inny, każdy ma inny poziom stresu, inny poziom jakiegoś tam zatrucia metali ciężkich i tak dalej, glifosatu, więc tutaj to są też istotne elementy, które powodują, że to się tam gdzieś różnie w czasie rozkłada. Jest dylemat. I drodzy Państwo, sugestia jest nie kpić tego problemu, bo to słowo problem tu powtarzam często, ale to jest pewnego rodzaju problem, dlatego że my pokpimy bardziej sprawę, tym potem odkrywamy, że mamy różnych wiele przypadłości i tutaj lekarze się mogą dwoić i troić niejednokrotnie, czy bioenergoterapeuci, znaczy dobry bioenergoterapeuta z natury rzeczy wie, że znajdzie tą przyczynę, znajdzie to źródło i zadba o to, żeby ten przepływ, to wszystko funkcjonowało, ale no tak jak mówię, no jest dylemat, jeśli nie zadbasz o to, jeśli czujesz, że to się wydarza, że to jest jakieś tam cykliczne, powtarzane, że co jakiś czas masz dylemat, bo jak ktoś tam w miesiącu jeden dzień zdarzy czasami, to jest okej, to sobie organizm tam poradzi z tym, prawda? Ale jeśli notoryczne, powtarzalne, to naprawdę sugestia jest taka, proszę podejść tutaj do nas absolutnie, czy to we Wronkach, czy w Trzciance, we Wronkach Plac Wolności, w Trzciance Orzeszkowej 2, ewidentnie, czy wykonać telefon, prawda, przyjechać na konsultację, no, obsługujemy ludzi z całego kraju, również z zagranicy, prawda, jak trzeba, to wysyłamy również po konsultacjach określone produkty, które fajnie wspierają, bo przecież to nie jest wszystko, co jest do dyspozycji, czasami trzeba się wesprzeć jeszcze wieloma innymi, czy jakiś dorzucić prawoślad, czy jakiś krwawnik, prawda, czy może wrotycz z piołuny, no różne są historie, a na pewno znakomitym rozwiązaniem przy zatwardzeniach jest yerba mate, do której fajnie dodawać jest różne zioła, poczynając od seneza, kruszyny, ale również właśnie wspomniany krwawnik, prawoślas, prawda, no wiele, wiele, wiele różnych podpowiadamy wtedy i to działa. Po drugie, no zawsze yerba dokarmia organizm świetnie i on ma warunki do tego jeszcze lepsze, żeby poradzić sobie z problemami, dylematami, które gdzieś tam zafunkcjonowały, więc łatwiej doprowadza się do stanu homeostazu, czyli stanu tego pełnego zdrowia. Życzę pięknego, cudownego dnia. Najzdrowszy sklep teoria.pl, medycyna zdrowia biogabinet.eu i my doktor-zdrowie.pl, mistrzowie bioenergoterapii Elżbieta i Szymon Spolankiewicz. Życzę wspaniałego, udanego dnia bez zatwardzeń tego umysłu również i tego organizmu. Do miłego, baw się dobrze.